6. Zazwyczaj to ja jeżdżę po całej Polsce, a także czasem poza jej granicami i ścigam się w rozmaitych miejscach, ale dzisiaj role się obracają i to ja zapraszam Was do siebie na moją rodzinną imprezę, na Puchar Tarnowa Cross Country, Puchar Tarnowa MTB. A żeby Was zachęcić, to właśnie chciałbym Wam pokazać trasę, która w tym roku bardzo, ale to bardzo się zmieniła i mam nadzieję, że się Wam spodoba, ponieważ ja również brałem udział w jej wytyczaniu. Też miałem swoje 3 grosze do dorzucenia, także jedziemy sobie rundę. Od razu tylko mówię, że ten fragment po łące, który właśnie jadę, potraktujcie orientacyjnie, bo to jest jedyna rzecz, do której nie mam 100% pewności, jak ona dokładnie będzie szła. Natomiast nie jest to istotne, bo tej łąki jest minimalna ilość, żeby się tylko dało gdzieś po prostu delikatnie rozjechać po starcie, no i żeby spiąć na koniec rundę w całość. Ale tak to wszystko będzie leciało po lesie, a to co po lesie będzie dokładnie tak, jak ja Wam pokażę. Także tutaj sobie pojedziemy w ten sposób. Tu będą właśnie ze 2-3 takie krótkie, proste po łące, żeby po prostu od razu nie wjeżdżać na singla, ale potem już będzie fajnie wszystko po lesie, także przy okazji będzie chłodno. No i właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, w tym roku w końcu oddali nam na Górze Świętego Marcina nowe trasy zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Także mamy 3 nowe single zjazdowe i podjazdówkę. I to jest właśnie podjazdówka nazwana Baśka na cześć lokalnej tutaj działaczki, która zaciekle od lat gnębiła wszystkich tutaj tarnowskich domorosłych zjazdowców. Także my jedziemy sobie Baśką do góry. Od razu również powiem, że wszelkie jakieś tam informacje na temat wydarzenia, link do zapisów, do regulaminu umieszczam Wam w opisie filmu na YouTubie, także możecie sobie od razu tam wejść, jeżeli szukacie jakiegoś konkretnego tutaj info. No i tak, jedziemy sobie Baśką, taki typowy utwardzony singielek podjazdowy. Wyjedziemy, słuchajcie, całą, a przynajmniej główna runda wyjeżdża całą. Rzaki mają nieco skrócone, ale to wszystko powiem w swoim czasie. No a ten fragment stałym bywalcą Pucharu Tarnowa jest znany, bo tutaj już w poprzednich latach szedł podjazd, tylko wtedy jeszcze nie był Baśką, był zwykłą po prostu leśną ścieżką. Tutaj sobie zawijamy w lewo i lecimy do góry. Trasa ma prawdziwie małopolski charakter. Pierwszy podjazd jest bardzo długi, ale na szczęście szybko się jedzie, bo nawierzchnia jest gładka i twarda, także przynajmniej wiecie, nie trzyma, tylko te metry lecą naprawdę w przyzwoitym tempie. Ta główna runda, z tego co sobie patrzyłem, mierzyłem, wyjdzie prawdopodobnie około 3700-3800 metrów i uwaga, na moje oko będzie miała jakieś 180 w pionie, jeżeli dobrze sobie analizuję tam wykresy po prostu przewyższenia. To tak mi wychodzi z mojej matmy. Natomiast powinna się spodobać zarówno takim ortodoksom małopolskim, którzy lubią piłować pod górę, jak i tym, którzy lubią zjeżdżać, bo zjazdów też będzie bardzo dużo i będą bardzo fajne. Ale o tym się przekonacie, jak dojedziemy do góry. Zbliżamy się do, można powiedzieć, takiej symbolicznej połowy. Tu jest teraz kawałek na złapanie oddechu. Jest nawet troszkę w dół, także można odetchnąć. I teraz uwaga, wszyscy żacy, ich rodzice i trenerzy słuchają, bo żacy w tym miejscu
jadą prosto tym szutrem, a wszystko od młodzika w górę aż do mastersa jedzie tutaj w prawo. I tego chyba jeszcze na Pucharze Tarnowa nie było, a przynajmniej ja tego nie widziałem za swojego życia. No i tutaj mamy drugą, krótszą część podjazdu, ale zdecydowanie bardziej wymagającą. Tu jest dość naprawdę stromo, także trzeba się postarać, żeby wyjechać. Ale do szczytu mamy już bliżej niż dalej. Zależało mi, żeby pociągnąć to na samą górę, chociaż jak wiecie, nie lubię takich długich podjazdów, bo po prostu potem jest fajny zjazd po nowych singlach i szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Dlatego lecimy na samą górę. No a że ten podjazd również się zmienił, został utwardzony, wysypany żwirem, to zyskał odporność na warunki pogodowe, bo wcześniej był tu niestety problem. Jak trochę popadało, to już ciężko było wyjechać, bo u nas na Marcińca jest taka klasyczna małopolska glina. Ale teraz jest całkiem ok. Tutaj jeszcze takie ostatnie strome miejsce do przepchania. Już powoli witamy się z gąską. Młodzik, jak już wspomniałem, jedzie pełną rundę. Ma wszystko to, co elita i inne kategorie. Także mam nadzieję, że młodzicy to docenią, że będą sobie mogli no popodjeżdżać oczywiście, ale również pozjeżdżać. Uwaga, jesteśmy na szczycie, także siodełko w dół i zjeżdżamy teraz z pyckiem. Tu można przeskoczyć, banda, banda. Tutaj polecam górą. I jak widzicie, tu jest całkiem przyjemnie, fajne bandy, każdy sobie poradzi, muldy do pompowania, niektóre można przeskoczyć, tutaj rock garden, taki bardzo mały, ale jest parę kamieni. I teraz uwaga, żacy, wy wjedziecie w Spycka tutaj, w tym miejscu, i dalej też lecicie z pyckiem aż na sam dół. Banda, banda. Tutaj drop ze skałki, ale bardzo niewielki. I wypadamy z lasu. Ostatni double i tutaj trzeba się złożyć w prawo, bo nie jedziemy w dół, tylko znowu do góry i wjeżdżamy do lasu. Ale uwaga, Żak już tutaj nie jedzie. Żak dojeżdża z Pycka do końca i wraca łąką do mety. Tak będzie wyglądało kółko Żaka. Wydaje nam się, że będzie optymalne, a tymczasem my sobie znowu zapinamy do góry. Ale tego Spycka, słuchajcie, jest mniej więcej 1,5 minuty zjazdu ciągiem. Tyle się go jedzie,
Ja mam swój rekord, minutę 20 dokładnie. Także na wyścigu będę jechał wolniej. Jak na standardy XC, półtorej minuty zjazdu, no to jest całkiem przyzwoity wynik. Teraz musimy sobie podjechać mniej więcej do połowy górki, może nawet mniej. W każdym razie nie jest już tego tak dużo. Ten podjazd jest dużo, dużo krótszy niż ten pierwszy, wcześniejszy. No i wjedziemy sobie na drugiego singla, czyli na przecinaka. Taki jest plan. Tu są dwie ścieżki. Nie wiem, jak to będzie otaśmowane, ale można zostawić obie. No, warunki są teraz idealne. Jest suchutko. Jedzie się jak po asfalcie. Jest bardzo, bardzo szybko. Trasa jest bardzo szybka. Przecięliśmy teścia w poprzek. W teściu to jest trzecia najtrudniejsza trasa. Po niej nie lecimy, ale przebijamy się teraz, tak jak mówiłem, na przecinaka. Tutaj kawałek jest taką nudną przelotówką po lesie, no ale jakoś to trzeba po prostu spiąć w całość. Też nie ma tego dużo. I tu już jest znowu z góry. Tutaj w lewo i przecinak nawet podpisany. Także można atakować. Tutaj też jest bardzo lajtowo, nawet bardziej niż na Spycku. Bandki. No, taki typowy, powiedzmy, flow trail. Tutaj bandy nie ma, także trzeba uważać. Tutaj też wydaje mi się, że koło minuty zjazdu spokojnie będzie. Muldy. To można przeskoczyć. Na tą bandę trzeba uważać, ona jest bardzo szybka. I to była, proszę Państwa, połowa przecinaka, a my wbijamy się teraz, no powiedzmy, że na trzecią ścieżkę. To będzie któraś z tych po prostu ścieżek na łące i tędy już wracamy sobie do mety startu, po prostu najkrótszą możliwą drogą, ale wydaje mi się, że ta łąka też, przynajmniej taki krótki kawałek, nie jest taki głupi, bo gdzieś można chociaż troszkę odpocząć. Tu jest w miarę płasko, aczkolwiek z drugiej strony, no, przy takiej pogodzie jak dzisiaj jest też dość ciepło. Tak więc tak prezentuje się tegoroczna trasa Pucharu Tarnowa. Mam nadzieję, że no przyjedziecie. Ja oczywiście będę, startuję w najbliższą niedzielę, 12 czerwca. Także zapraszam serdecznie do startowania. A jeśli nie chcecie startować, ale mieszkacie gdzieś w rozsądnym zasięgu, no to po prostu przyjedźcie kibicować i oczywiście zobaczyć się ze mną. Chciałbym, żeby przyjechało paru jakichś tam zawodników, nazwijmy to, z polskiego takiego kręgu, z Pucharów Polski. Także zapraszam serdecznie wszystkich. Nie wiem, może jakieś RK Aluminium by wpadło. Może tam jakaś delegacja z JBG. Nad Maćkiem Jeziorskim pracuję osobiście.
zobaczymy. W każdym razie zapraszam naprawdę każdego. Wbijajcie i się pościgamy. Mają być też nagrody finansowe. Także dodatkowy jakiś tam symboliczny argument. No i mam nadzieję, że widzimy się 12 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę. I wszystkie info, przypominam, macie w opisie tego filmu. No i cześć!